Dwa komiksy do scenariusza Brenna Azarello i rysunków Libermejo z uniwersum Batmana wydane przez DC Comics. Pierwszy nosi tytuł Joker i został wydany jako powieść graficzna w 2008 roku. Jak sam tytuł sugeruje, skupia się na postaci Jokera, podczas gdy Batman jest tu przez większą część czasu nieobecny i pojawia się dopiero na sam koniec, by zakończyć całą opowieść. Narratorem tej historii jest drobny gangster Johnny Frost który odbiera Jokera spod bram azylu Arkham, skąd został on pewnego dnia zwolniony i który staje się jego prawą ręką. Joker w szybkim tempie odzyskuje kontrolę nad światem przestępczym Gotham, robiąc to z typową dla siebie brutalnością. W historii tej spotykamy inne postacie uniwersum Batmana: Kroka, Pingwina, Harvey'a Denta i Ridlera. Już okładka sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z mroczną opowieścią, i taką właśnie dostajemy. Joker w ujęciu Azarello nie ma w sobie nic fascynującego, jest odrażającym psychopatą, którego skuteczność wynika z tego, że jest równie inteligentny, co nieprzewidywalny. W starciu ze swoimi przeciwnikami jest zawsze górą, bo nie ma granicy, której nie mógłby przekroczyć. W rezultacie jest tak samo niebezpieczny dla swoich wrogów, jak i tych, którzy próbują z nim współpracować, jak Johnny. Komiks ukazuje, że nie ma żadnej lojalności pomiędzy przestępcami, żadnego honoru. Ostatecznie wszyscy zostają przez Jokera w taki czy inny sposób zgładzeni, bo Joker z założenia zmierza ku samouńcestwieniu i pragnie wszystkich pociągnąć za sobą. Pod tym względem opowieść ta w małym stopniu przypomina typową komiksową historię, wykazuje raczej podobieństwo do pesymistycznych filmów gangsterskich. Nie mamy tu również żadnych elementów nadprzyrodzonych. Zamiast Jokera, komiks mógłby opowiadać o jakimkolwiek innym kryminaliście, który cierpi na manie wielkości. I osiąga chwilową potęgę dzięki swej bezwzględności. Historia trzyma w napięciu od początku do końca, choć jej narrator nie posiada jakichś wyróżniających się cech, które pozwoliłyby nam wniknąć głębiej w jego psychikę. Nie ma tu nic, co pozwoliłoby nam sympatyzować z nim, i w tym widziałbym główną słabość całego tego komiksu. John jest postacią, która niejako od początku wydaje się stracona. Brakuje mu zdolności do głębszej refleksji. Przez całą opowieść pozostaje bierny. Daje się porwać biegowi wydarzeń i nie wydaje się specjalnie zdziwiony, gdy na koniec otrzymuje kulę w łeb. Nie reaguje nawet wtedy, gdy Joker na jego oczach gwałci jego byłą żonę. Z tego powodu wszystkie ukazane tu sceny przemocy, choć szokujące same w sobie, nie uderzają w nas bezpośrednio. Nie ma tu bowiem nikogo, z kim moglibyśmy się jakoś utożsamiać. Oczywiście można to uznać za kolejny element realistyczny tej opowieści, bo przestępczy półświatek pełny jest zapewne ludzi, takich jak Joker. I takich jak Johnny, z jednej strony szalonych, skrajnie destruktywnych, a z drugiej słabych, pozbawionych głębszego namysłu nad sobą. Nie podobały mi się natomiast rysunki autorstwa Libermecho, chociaż muszę przyznać, że w jakiś pokrętny sposób pasują do pesymistycznego realizmu tej historii. Obrazki są przeładowane szczegółami, przy czym rysownik ze szczególnym upodobaniem oddaje detale, wszelkiego rodzaju miejskiego brudu, odrapane ściany budynków, koszy na śmieci i tym podobnych. Zdajemy sobie sprawę, że ów brud śmietnika koresponduje z brudem moralnym ukazanych tu postaci. Kolory są przegniłe, nieładne, prawie nie pojawiają się odcienie bardziej jaskrawe. Jest tu parę ciekawych, dynamicznych ujęć, ale Bermejo zawodzi moim zdaniem w najważniejszym elemencie, a mianowicie w rysowaniu twarzy. Postacie są brzydkie i chwilami mało realistyczne, co już jest elementem kłócącym się z ideą przewodnią tego komiksu. Przedstawienie Jokera jest jednym ze słabszych z jakimi się spotkałem. Drugi omawiany dzisiaj komiks nosi tytuł Batman Damned, po polsku Batman Przeklęty i został wydany w trzech odcinkach w latach 2018-2019. Można powiedzieć, że jest odwrotnością Jokera. Gdy tamten był realistyczny, ten jest utrzymany w konwencji koszmarnej halucynacji. Gdy Joker był zwartą i logiczną, dobrze opowiedzianą historią, Batman Przeklęty to przykład scenariuszowego bałaganu. Powiedzieć nawet można, że trudno byłoby znaleźć coś bardziej, nie trzymającego się kupy. Pierwsza część nie jest jeszcze zła. Komiks rozpoczyna się od tego, że Batman zostaje ciężko postrzelony i walczy o życie w karetce pogotowia, która wiezie go do szpitala. Wszystko, co rozgrywa się potem, można uznać za majaki umierającego człowieka, w których świat realny miesza się ze zmyśleniem. Jak się dowiadujemy z telewizji z rzeki, wyłowiono ciało mężczyzny, który wygląda na Jokera. Celem Batmana jest ustalenie, czy to istotnie on. A miał tu w ręku kilka elementów, z których dało się stworzyć ekscytującą, kryminalną zagadkę. Niestety zamiast tego postanowił wystylizować swój komiks na coś w rodzaju klasycznego azylu Arkham. Problem w tym, że jako scenarzysta dużo lepiej czuje się w konwencji realistycznej, co pokazał Joker, niż w klimatach wczesnego Granta Morrisona. W komiksie pojawia się wiele postaci. Mamy Johna Constantina, Brusa Wayna od dzieciństwa, nawiedza Zjawa, niejaka Enchantress. Tyle, że nie jest jasne, jaką rolę w całej tej historii mają te postacie odgrywać. Także kolejne wydarzenia, które rozgrywają się w części drugiej, nie wydają się w żaden sposób posuwać intrygi naprzód. Wygląda bowiem na to, że żadnej intrygi tu nie ma. Nie ma nic, co mogłoby zostać w jakikolwiek sposób wyjaśnione. W części trzeciej Batman budzi się w trumnie zakopanej w ziemi przez Harley Quinn, ale z pomocą przychodzi mu potwór z bagien, który pasuje do tej opowieści jak pięść do nosa. A na koniec znów jesteśmy na początku całej historii, z tym że wygląda na to, że Joker bynajmniej nie utonął po wpadnięciu do rzeki, czyli w zasadzie wszystko co tu oglądaliśmy wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. Jako że autor nie ma nam tak naprawdę niczego nowego do zaoferowania, próbował wywołać jakąś tanią sensację, na jednym z rysunków pojawia się nagi Batman z wyraźnie widocznym penisem, co było podobno pierwszym pokazaniem czegoś takiego w komiksie DC. Rysunek ten został potem ocenzurowany i w wydaniach późniejszych jest wyretuszowany. Parokrotnie mamy również wątek pokazujący, że ojciec Batmana zdradza jego matkę i że znajdowali się na skraju rozwodu. Byłby to oczywiście ciekawy element, gdyby służył do jakiegoś pogłębienia osobowości głównego bohatera. Ale niestety, podobnie jak wszystko inne co tu widzimy, nie służy do niczego. W rezultacie wydaje się zwyczajnie niestosowny. Podobnie jak scena, w której Harley Quinn. Usiłuje zgwałcić nieprzytomnego Batmana. Żadna z tych scen nie ma żadnego logicznego uzasadnienia. Lepiej niż w przypadku Jokera radzi sobie tu natomiast Bermejo, z tym, że jest to rysownik znany przede wszystkim jako autor interesujących okładek, i tutaj również okładka prezentuje się najlepiej. Jego rysunki, sprawiające wrażenie częściowo malowanych, są bardzo gęste, przytłaczające. Kompozycja kadrów nie jest mocną stroną tego artysty, ale podobać się może, w jaki sposób rysuje, tudzież maluje. Twarze poszczególnych postaci. Pod tym względem jest to na pewno duży postęp w stosunku do Jokera. Bermejo potrafi zachwycić rozbudowanym obrazkiem przedstawiającym wnętrze domu, kościół, widok na miasto czy most. Efekt wizualny psują jednak bardzo niechlujnie wykonane teksty, które bywają chwilami prawie niemożliwe do odczytania. Jeżeli autorom chodziło o to, że nie ma możliwości zrozumienia, co rozgrywa się w głowie umierającego, to odnieśli sukces. Istotnie nie mam pojęcia, co się tam dzieje.